Dzień dobry, to jest program Kontrast. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś postanowiłem do tego programu zaprosić posłów ziemi radomskiej, by porozmawiać o tym, co najważniejsze dla Polski, ale także w kontekście oczywiście Radomia i wspomnianej ziemi radomskiej. Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam dzień Pana. Dobry, witam serdecznie. Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Leszek Ruszczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. A także Robert Mordak, Ruch Kukiz 15. Witam Pana. Dzień dobry, oczywiście Radak, klub tej, dzień dobry Państwu. Klub tej partii. Panowie, w zasadzie nie planowałem, ale nie wypada nie zacząć od kwestii związanej z ordynacją wyborczą. Myślę, że ona w ogóle połowę programu, jak znam życie, zdominuje. Bo ordynacja okazuje się, że to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, to za chwilę bardzo duży sprzeciw na przykład w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo Państwa szef, przewodniczący czy prezes PSL mówi jasno, to są zbójeckie zapisy i nie wolno ich w ogóle wprowadzić w życie, ale może najpierw zapytam przedstawiciela właśnie rządu, czy rządu opcji rządzącej, panie pośle, pytanie o to, jak to będzie, bo wiemy o tym, że tak, dwukadencyjność, wiemy o tym, że przezroczyste urny, wiemy o tym, że podwójna komisja w lokalu wyborczym, no ale to, co się nie podoba tutaj także PSL-owi, no to kwestie przede wszystkim wymiany członków Państwowej Komisji Wyborczej. Dziwię się, że ktoś twierdzi, że to jest zbójeckie prawo w momencie, kiedy próbujemy doprowadzić do tego, aby przejrzystość wyborów w Polsce była jak największa, jak najbardziej przejrzysta dla nas wszystkich. Czy urny, przy których możemy wszystko zobaczyć, czy podwójna komisja, czy urny, czy kamery, czy podwójna, czy zgoda. Kamery, tak, czy mogą być wątpliwości. Ale czy członkowie komisji, to trzeba ich wymieniać? Ja myślę, że część urzędów centralnych, instytucji centralnych, szczególnie w ostatnim czasie, dało pewien powód do tego, aby taką sytuację wprowadzić w życie, najprościej mówiąc. Mamy też do czynienia w różnych innych miejscach z podobnymi sytuacjami. Ostatnie wybory również były przeprowadzone w sytuacji, w której mieliśmy później choćby problemy w przypadku protestów poszczególnych komitetów, w sensie liczenia głosów. Myślę, że to jest dobra zmiana. To nie jest tak, że będzie to przypisane do jednej partii politycznej i dziwię się, że aż tak mocno niektórzy bronią tego, abyśmy tej przejrzystości, o której mówimy, choćby w liczeniu głosów nie mieli. Służy to demokracji. Są państwa, w których każda karta wyborcza jest widziana oczami kamery, oczami internetu, gdzie są przedstawiane te karty bezpośrednio do kamer. Nikomu to nie przeszkadza. Myślę, że w Polsce również ten standard powinien w końcu zaistnieć. No ale tutaj jednak mówimy o posłach, którzy będą wybierać członków komisji wyborczej. Nasze zastrzeżenia, zastrzeżenia PSL-u nie dotyczą kwestii przejrzystości wyborów. To oczywiście jest tak, no, natomiast chociażby właśnie możliwości wymiany członków PKW, bo tam no, samo to, że PKW będzie rozstrzygał pewne spory i PKW będzie wyznaczał jakieś okręgi, PKW mianowany politycznie, to znaczy, że idziemy w sprawie wyborów samorządowych w kierunku wielkiej polityki. Kiedy tworzyliśmy samorząd lokalny kiedyś, to uważaliśmy, że powinniśmy władzę oddać jak najbardziej, jak najbliżej ludziom, którzy są na dole. Regionalnym strukturom, komitetom obywatelskim, które będą mogły w tych wyborach startować, a idziemy teraz dokładnie w odwrotnym kierunku. A przypomnę, że w ocenie wielu polityków, wielu specjalistów, właśnie reforma samorządowa była tą, która w Polsce się udała najlepiej. Ale nie tylko do tego mamy zastrzeżenia, nie tylko do PKW i upolitycznienia PKW. Mamy zastrzeżenia do tego, że na przykład w wyborach będą likwidowane jednomandatowe okręgi wyborcze, co idzie w kierunku znowu upolitycznienia tych list. Czyli ci, którzy mają najlepsze poparcie, najlepsze struktury, są najmocniejsi politycznie, ty będą swoich kandydatów do Rady Miejskiej wprowadzać, a niezależni kandydaci nie będą mogli startować, bo oni będą musieli być zorganizowani w jakiejś liście wyborczej. Tu jest problem. Drugi problem polega na tym, że zmniejszenie okręgów wyborczych przy ich jednocześnie upolitycznieniu, czyli tworzeniu list, głosowaniu jednak na listy, spowoduje, że również będzie ten głos oddolny utrudniony i będzie taki kandydat lokalny miał masę problemów, aby stać się radnym. I do tego mamy zastrzeżenia, a nie do przejrzystych urzędów. Głos wyborców, ten, który stanowi samorząd, tutaj pan poseł powiedział o samorządzie, mówi jednoznacznie, są komisje wyborcze w Polsce, w poszczególnych gminach, w których wskazuje się w sposób jednoznaczny, że to przedstawiciel wójta, burmistrza, prezydenta decyduje niejako panie o komisji, za chwilę o tym, ludzie. Za chwilę o tym, więc za chwilę do tego posłuchajmy też ale za chwilę momencie, Robert Mordak i Jowy. To jest oczywiście to, co robi PiS, to jest kontynuacja tej polityki antydemokratycznej zdecydowanie, bo ja przypomnę, że
demokracja to panuje w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze i tam nikt nie musi zabiegać o łaskę czy wpływy szefa partii czy jakiegoś lidera na danym okręgu, tylko zgłasza się, startuje w wyborach i ludzie go albo wybierają, albo nie. Ma jeszcze kasę na kampanię, bo i sobie tak zaskoczy. Mamy pieniądze. To jest, zależne, panie redaktorze. Pieniądze można mieć mniejsze lub większe, bo można wziąć rower i objechać swój okręg wyborczy i nie potrzeba na to wielkich pieniędzy. Natomiast tutaj partii oczywiście, a najlepszym dowodem jesteśmy my, że nie korzystamy z żadnych dotacji na działalność naszego stowarzyszenia właściwie, czy naszej formacji politycznej. Które może się za chwilę stać partią. Ale funkcjonujecie, panie... Ale to tylko pod warunkiem, partii, że to nam zostanie narzucone przez PiS, bo nie zapomnijmy, że głównym takim założeniem PiS-u to jest zlikwidowanie formacji politycznej Kukiz 15. JOW-y, chciałem zapytać, dopytać, kwestia JOW-ów związana między innymi z wyborami do Senatu, rozumiem, tak? Bo to jest ta zmiana, no, prawda? W wyborach samorządowych jednak jednomandatowych okręgów wyborczych nie mamy. No mamy, albo gdzieś przegapiłem. Nie, no gmina są. Gmina są. Aha, przepraszam, w tych najmniejszych gminach, przepraszam. To na przykładzie Radomia to akurat ten przykład, że nie ma, prawda? Bardzo proszę. I według nas to jest krok w złą stronę. My jutro będziemy mieli konwencję w naszym parlamencie, na której przedstawimy nasz pomysł na kampanię wyborczą i myślę, że to będzie odpowiedź na te antydemokratyczne jakby rozwiązania PiS-u. Leszek Ruszczyk. Do tej pory mówiliśmy, suweren wybierze najlepiej, tak? Bo zna ludzi, zna lokalnych liderów, działaczy, wie kto czym pachnie. Teraz mówimy nie, my wam pokażemy, że mechanizmami, które wprowadzimy, będziecie wybierać tak, jak my chcemy. Czyli centralizujemy wszystko, tak jak było to za PZPR-u i w czasach słusznie minionych. I teraz samorządy, które przez 27 lat pokazały, że są najlepszym gospodarzem, mogą nie dostać takich przedstawicieli, mogą tam się nie znaleźć ludzie, społecznie oddani, zaangażowani, uczciwi, tylko mogą się dostać tacy, których pan prezes wybierze. A początkiem tego był zamach na sądy. I teraz to jest konsekwencja. Państwowa Komisja Wyborcza straci całkowicie autonomię, bo jeżeli dwóch sędziów tylko będzie kierowanych, jeden z Trybunału Konstytucyjnego, drugi z Sądu Najwyższego, a siedmiu będzie... Nie, sześciu. Tam jest jeden z Sądu Najwyższego, jeden z Trybunału Konstytucyjnego. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak jest. Sześciu będzie przez posłów. Ale maksymalnie trzech wybieranych przez największą partię rządzącą. O tym panowie zapominacie. Ale, przepraszam. To także trzeba zwrócić uwagę. Ale też większość bezwzględna. Matematyka jest bezwzględna na sali. Czyli rządząca ekipa zgłosi, kogo będzie chciała. Swoich ludzi. Sekundeczkę, i to mogą być bardzo dyspozycyjni ludzie. Niekoniecznie. Proszę przypomnieć sobie jeszcze, że wchodzi w grę komisarz, który będzie ustalał okręgi. To w jego ręku będzie sterowanie wyborami. Panie pośle, tylko w momencie, kiedy państwo byliście największym klubem w parlamencie, w żaden sposób to państwo nie przeszkadzało i również dokonywaliście wyboru do różnego rodzaju ciał w naszym państwie. Nie było wtedy dyskusji na temat w zależności od pana premiera, prezesa, kogokolwiek, nie była mowa o dyspozycyjności dla poszczególnych grup wpływów. My jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy ustalić zasadę, odnosząc się choćby tutaj do JOW-u, bo zostało to mocno podkreślone. JOW-y to, szanowni państwo, również możliwość wpływu bardzo mocno poszczególnych grup indywidualnych na małym terenie. Nie powiem grup lobbystycznych, ale to się bardzo wpływowych, to są żarty bardzo wpływowych, po prostu. Bardzo wpływowych osób, które często swoje wpływy biorą. Ale jak słyszę na przykład parlamentarzyści lobbują na rzecz czegoś. Dzisiaj to słowo lobbying, a dzisiaj jakby w drugiej dekadzie XXI wieku, a to samo słowo na przełomie wieków zupełnie ma inny charakter. Także nauczyliśmy się pewnego lobbowania na rzecz słusznych idei, wartości, interesów oczywiście. I to, prawda? Jest pytanie, czy one są słuszne. Przed programem rozmawialiśmy, pan poseł Mordak mówił o tym, że choćby w Kongresie Stanów Zjednoczonych za jakieś głosowanie od grup lobbystycznych kongresmeni otrzymują pieniądze. Ja uważam, że to jest zła formuła. Panie redaktorze, ja jako Andrzej Kosztowniak jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość również uważa, że taka formuła zapłacenia komuś
W Polsce się to nazywa łapówką. Tam być może ktoś inaczej to nazywa. Nie uważam, aby była właściwą formułą do prowadzenia polityki, bo politykę będą prowadzić tylko i wyłącznie osoby te, które posiadają duży kapitał. Zdanie jedno, Robert Mordek. Bardzo proszę. Bierze łapówkę od społeczeństwa w postaci dotacji na działalność swojej partii, proszę powiedzieć. Co to za różnica? Od kogo ja dostanę pieniądze? Czy od Kowalskiego? Czy po prostu wezmę sobie z jeżeli jego została zasada ustalona dla całego państwa, no właśnie, jest jasna, tak, przejrzysta, panie bardzo pośle, przejrzysta, bierzemy to trudno, pieniądze. To ludzi trudno, po prostu z kieszeni. Ale mamy, panie pośle, ale tu przedstawicieli trzech partii, które są dotowane, bo pan jako jedyny może powiedzieć, faktycznie nie bierzemy jako ruch. Mirosław Maliszewski. Ja bym wrócił jednak do ordynacji, bo nie możemy ulec wrażeniu, że ta ordynacja jest stworzona po to, żeby była bardziej przejrzysta struktura wyborcza. Przecież tą ordynację stworzyła określona partia polityczna po to, żeby to terytorium, które jeszcze nie jest przez nią zawłaszczone, opanować, czyli samorząd lokalny. Ale panie przecież pośle, te zmiany w tym kierunku idą. Kiedyś ta władza minie. I to i właśnie o tym chcę powiedzieć, że ci, którzy manipulują przy ordynacji wyborczej, a w ciągu ostatniego dwudziestolecia mamy tego przykłady, chociażby rok bodajże 2006, wybory samorządowe, kiedy PiS stworzył blokowanie list i przegrał wskutek tego blokowania list, bo społeczeństwa się nie da oszukać, tak samo przegra i teraz. Uważa pan, że będzie inny? Jeżeli PiS doprowadzi... Biorąc pod uwagę chociażby sondaże, to dzisiaj PiS ma znaczną większość. Tak, i dlatego wybierze sobie PKW, jakie będzie chciał. Nawet i Trybunał Konstytucyjny przecież wybrał. I o jakim mówimy tu przejrzystości, kiedy za chwilę wszyscy urzędnicy będą nominowani politycznie. Ale PiS też tego nie bierze pod uwagę, że kiedyś przegra i wybory parlamentarne. I być może ktoś inny wskoczy w te mechanizmy i PiS wtedy będzie to krytykował. Więc nie manipulujmy w ten sposób przy ordynacji wyborczej. Politycznie nie manipulujmy. Gdyby ten projekt był stworzony na przykład przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego jako wypracowany model w porozumieniu z samorządami, z organizacjami samorządowymi, wtedy byśmy powiedzieli, że cały Sejm zastanowił się i przygotował projekt, który jest w celu zrobienia przejrzystości w samorządach. Ten projekt ma ewidentnie spowodować to, żeby zwiększyć szanse PiS-u w wyborach samorządowych, które nie były domeną tej partii do tej pory. I jestem przekonany, że także nie będą. Ta ordynacja będzie elementem pracy w komisjach sejmowych. Każdy z klubów ma prawo do zgłoszenia swojego projektu. Panie pośle, proszę oddać to, co jest rzeczywistością. Bo będziemy wnosić oczywiście poprawki. Państwo próbujecie przedstawić sytuację w sposób oto taki, że ktoś pod osłoną nocy coś robi. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Panie pośle, proszę zacząć. Wierzę w mądrość wyborców i wierzę, że rozczytają odpowiednio to, tak jak pan poseł Maliszewski powiedział, te działania, że to są działania tylko zwiększające szanse wygrania dla PiS-u. Ale samorządy nie są tak upolitycznione, jak wydaje się... Nigdy nie powinny być. Jak się wydaje to PiS-owi. W samorządach mają dobrych gospodarzy, mają wzorce. Są to lokalne postacie, które będą wybierane. I bez względu na to, jakie mechanizmy. Tu jeszcze do tej procedury bym wrócił, bo rzeczywiście to jest projekt poselski, który nie wymaga żadnych konsultacji. No tak, tak mamy, ale panie pośle, tak do tej pory funkcjonowało to we wszystkich rządach, choć fakt, przy okazji ostatnich rządów Prawa i Sprawiedliwości najwięcej takich projektów w ten sposób się proceduje. To jest ustrojowy projekt. To jest ustrojowy projekt. Panie pośle, ja tylko o faktach, tak? Jeżeli chcemy się cofnąć, nie zauważyć tych 27 lat samorządów, tego co dopracowaliśmy najlepiej, no to możemy chodzić w takie projekty poselskie, które z dnia na dzień nocą będą uchwalane, ale skutki będą płacić nasze dzieci, nasi wnukowie. Przecież te mechanizmy nie mają żadnego zabezpieczenia. Dzisiaj wy rządzicie, jutro kto inny. I to jest zabezpieczeniem demokracji, panie pośle. To jest zabezpieczeniem, że zmiana... Do władzy absolutnie nie należy nikogo dopuszczać, a zwłaszcza PiS. Zauważcie, co się zaczęło dziać. Sądy pokazują dziennikarze analogię z przedwojny. Też mamy komunistycznego bądź prokuratura Piotrowicza, który stara nam się robić demokratyczne sądy, ale nominowane politycznie. Jaka nie chcę się odnosić do sądów i do sędziów, którzy wspólnie z Platformą Obywatelską skandują różne hasła polityczne na różnego rodzaju wiecach. Panie pośle, zostawmy władza. To. Wróćmy może jednak rzeczywiście do ordynacji. Ordynacja jest procesem przeprowadzenia pewnego wyboru, a państwo próbujecie stwierdzić o to, że
sam proces przeprowadzenia wyborów ma złamać. Dlaczego się boicie? Skoro się nie boicie, to wyjdźmy do szeroko. Oczywiście, że się nie boimy. Jedno zwrócę uwagę, to o czym pan zaczął, panie pośle, naprawiać to, co było niewłaściwe. Wrócę do jednej rzeczy. Bo przejrzystość jest wartością. Panie pośle, dla nas wszystkich. Ta przejrzystość to była jedna z kwestii, którą państwo, między innymi państwo podnosiliście, głównie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, po wyborach w 2014 roku, po wyborach samorządowych, kiedy to okazało się, głównie w sejmikach, bo i czy w mniejszych, czy w powiatach, czy w mniejszych gminach, że oto PSL, który ma 16% na 2 czy 3 dni przed wyborami, okazuje się, że w dniu wyborów ma 24%, niecałe, czy tam około 24% w skali Polski, bierze w większości, to tak, chociażby w sejmiku województwa mazowieckiego, a państwo potem podnosicie, że coś tu jest nie tak? Składając protesty państwa, no, komisja wyborcza nie potrafi się doliczyć tego, że to odpowiada. Żadnego zarzutu nie złożył, no bo twardych dowodów nie było. Jak proces, przepraszam, jak protest do Państwowej Komisji Wyborczej, która nie potrafi się doliczyć za coś, co odpowiada. Panie redaktorze, jeżeli naprawdę było popełnione przestępstwo, to prokuratura powinna to wyjaśnić. Ja powiem więcej, które wskazują na potrzebę jeszcze zwiększenia, większej transparentności. Wartością każdych wyborów jest to, żeby one były jak najbardziej transparentne. Chcemy walczyć na równych zasadach i uważam, że wszyscy powinniśmy zabiegać o tą walkę na równych zasadach. I tą bardzo transparentność... Mirosław Maliszewski, potem ja tylko przypomnę, że może nie ustami pana posła, ale PiS mówi, że wybory samorządowe w 2006 roku, 4 lata temu, 3 lata temu były sfałszowane, a tak naprawdę to PiS wygrał te wybory, uzyskał największe poparcie w tych wyborach. Więc jeżeli były sfałszowane, no to idźmy dalej, powiedzmy, że były sfałszowane. Natomiast uważam, myślę, że zgadzając się z większością, że wybory samorządowe polegają na tym, że obywatel ma kontakt bezpośredni z kandydatem. Wie, kto jest kandydatem jego do Rady Gminy, na wójta, burmistrza, nawet do sejmiku bardzo często wie, kto to jest kandydat, kim jest ten kandydat. Spotyka go na co dzień. To nie są wybory polityczne. I nie idźmy w kierunku, żeby w wyborach samorządowych zrobić wybory polityczne. Bo jeżeli pójdziemy, to przeniesiemy tą złą atmosferę, która jest w Sejmie, w parlamencie. Przez wielu jest ona oceniana jako zła atmosfera, do samorządów lokalnych. Tam na dole ludzie mają prawo decydować i obowiązek decydować o swoim losie, a nie koniecznie czerpać wzorce z... Te kwestie kończy... Nie, panie pośle, może zaprotestuję, bo my jako politycy, bo jesteśmy dzisiaj politykami, i próbujemy przekazać taką narrację, że politycy są czymś gorszym od tych ludzi, którzy... To taka jest ocena społeczna, panie pośle, dajmy dokończyć. Nie uważam ani bardzo pana, proszę zostawić siebie, czy kolegów ocenę... za gorszego od innych... Robert Porę, bardzo proszę zaprotestować, bo inaczej nie... Chodzi o to, że oczywiście my... Że staliśmy się politykami partyjnymi. To jest fałszywe. Jeżeli my będziemy liczyć na to, że którykolwiek z liderów zapewni nam partyjnych czy formacji politycznych, zapewni nam transparentność poprzez to, że przygotuje ordynację wyborczą pod swoją partię czy pod swoje ugrupowanie, no to oczywiście to jest błędne rozumowanie. Jedyną transparentność mogą zapewnić nam obywatele i oni z całą pewnością są mądrzejsi niż każdy jeden z polityków, który jest w Sejmie, dlatego że oni reprezentują owi politycy pewne poglądy polityczne czy linie swoich formacji politycznych lub partii. Natomiast co do tego wyniku PSL-u, to my nie zapominajmy, że PSL wylosował pierwszy numer w poprzednich wyborach. Tam było kilka okoliczności. I to też jest sprawa, którą można byłoby rozwiązać. Wówczas nie ma miejsca, prawda? Jeżeli to by było koło, gdzie nie ma numeru jeden, to wtedy wszyscy by mieli równe szanse, no ale tak nie jest. Tego nie ma w tej propozycji. Tego nie ma w tej propozycji. Kończąc ten temat, warto wspomnieć o tym, że te propozycje dopiero będą procedowane. Dokładnie. I że wejdą najwcześniej po wyborach samorządowych. Jest opcja także, że być może po wyborach parlamentarnych dopiero w 2019 roku. Przepisy dotyczące najbliższych wyborów samorządowych, zasady głosowania wchodzą w tej chwili. Tak, natomiast sama wymiana członków Państwowej Komisji Wyborczej i tak dalej, może nastąpić dopiero to po... Polski Sejm będzie o tym decydował w komisjach, na sali plenarnej. Myślę, że jak, panie pośle, wiemy, jak są procedowane projekty poselskie, jak trzeba, to i w 3 dni i 3 noce się je przepchnie. Przepraszam za sformułowanie, ale tak kończąc ten temat ponownie, bo chciałbym, bo połowa programu minęła, to co myślałem. Jeszcze jedna ważna kwestia, lotnisko, bo mam tutaj, jestem w towarzystwie ludzi, którzy z jednej strony są przeciwni, tak jak pan poseł Mordak, który zawsze mówił, że inwestor, to najważniejsze z zewnątrz, żeby był. Tak. Mamy kwestię pojawienia się inwestora, mówi się głośno o PPL-u i tutaj za z kolei pan poseł Kosztowniak. Pana posła Maliszewskiego jest zdanie mnie interesuje najbardziej w kontekście tego,
jaka wojna się rozpętała o Modlin i o to, jak marszałek Struzik jest teraz na celowniku wielu osób wypowiadających się tutaj z ziemi radomskiej i nie bez racji, bo nagle się okazało, że się machina, przepraszam za sformułowanie, hejtu na Radom po raz kolejny wylewa. Panie pośle, jak to jest? Trzeba mówić o faktach, które mają miejsce. Mhm. Możemy mówić tu o patriotyzmie lokalnym. Ja też bym zainteresowany, żeby lotnisko w Radomiu funkcjonowało na dobrych obrotach. Pan na razie póki co nie funkcjonuje. Z okolic Grójca, chociaż oczywiście z okręgu radomskiego. Natomiast bliżej panu do Radomia, czy jednak do Modlina? Nie pytam o odległość, tylko o jakby to, gdzie by pan chciał? Jak staram się kierować w życiu zasadami rozsądnej gospodarki, więc jeżeli w Modlinie jest lotnisko, które funkcjonuje, gdzie jest duży operator, gdzie z roku na rok zwiększa się liczba obsługiwanych pasażerów i osób odlatujących i przylatujących, to to jest właściwy kierunek. Ale bierzmy pod uwagę też to, że zwiększa się liczba osób, które podróżują samolotem i są takie perspektywy, że za niedługo, za 10, za 15, 20 lat to będzie dużo większa liczba niż jest obecnie i być może zdolności i wydolności tych portów komunikacyjnych, które są dzisiaj, będą niewystarczające. Mamy lotnisko w Warszawie, które pewnie w jakiejś perspektywie będzie zlikwidowane. Mamy propozycję budowy centralnego portu lotniczego komunikacyjnego, więc może dla Radomia się otwiera jakaś szansa, ale póki co będzie bardzo trudno ten port w Radomiu rozruszać. Czyli wolałby pan jednak inwestycje w Modlin? No nie można zamykać lotniska, które funkcjonuje, które było wielkim wysiłkiem samorządu i innych udziałowców przygotowane. Strzeliło się w rynek doskonale. Funkcjonuje. No czy doskonale, panie pośle, jak tam jedna linia lata? No ale jedna linia. Na takim kontrakcie, który jest... Płaci 60 groszy za slot, który kosztuje ponad 40 zł dla innych. Może to jest lata jedna linia, ale w Radomiu zdaje się nie lata w tej chwili żadna linia. To nie lata. Więc o tym trzeba mówić. No to teraz co, mamy zamykać Modlin z tego powodu, że ktoś politycznie chce zdecydować, żeby było funkcjonujące lotnisko w Radomiu? Ja myślę, że dla obu tych portów jest perspektywa ze względu na zwiększającą się liczbę pasażerów. Dla tych obydwu portów rzeczywiście jest perspektywa na Mazowszu. To nie ulega wątpliwości. Ja powiem rzecz, która jest oparta o liczby. 2035 rok wydaje się daleko, ale tak naprawdę w perspektywie budowy tego typu obiektów to jest bardzo blisko. W Polsce będzie latało 98 milionów ludzi. Ruch w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie trzykrotnie w Polsce. To jest zupełnie inna perspektywa, którą dzisiaj rozpatrujemy dniem dzisiejszym. Miejsce dla wielu lotnisk jest w Polsce, ale też nie uciekajmy, nie oszukujmy się, że Modlin jako pewien projekt był też projektem, jak wiele innych projektów dużych w Polsce, infrastrukturalnych, elementem pewnej gry politycznej albo pewnej polityki państwa czy też samorządu. Nie uciekajmy od tego, że dzisiaj w Modlinie operator płaci 6 zł. Mówię o Ryanairze, tak przynajmniej mówią media, a inni operatorzy mają zapłacić za tą samą usługę 40 zł. Nie mówmy o tym, że dzisiaj Modlin nie ma problemów choćby z infrastrukturą, która się sypie, która była dosłownie 2 lata temu remontowana, w którym wykładaliśmy setki milionów złotych. Oczywiście nikt nie mówi o tym, żeby w ciągu jednego dnia podjąć decyzję o, w cudzysłowie, zaoraniu czegoś, bo byłoby to nierozsądne i sam bym był przeciwko temu. Ale też mówmy o pewnych problemach i kłopotach, które również nas dotyczą, bo jesteśmy też jako radomianie i mieszkańcy ziemi radomskiej współtwórcami lotniska w Modlinie, bo płacimy również to ze swoich podatków. Z państwa perspektywy może tu chodzi o to, żeby, przepraszam, nie pogrążyć pana jako gospodarza miasta w latach 2006-2014, tego, który w kadencji 10-14 podjął decyzję o budowie. Chodzi o to, żeby ten projekt pociągnąć i nie pokazać, że on jest przegrany. Panie redaktorze, ten projekt się bronił od samego początku, tylko on w ostatnich 3 latach po prostu został wyhamowany. Ale tam nic nie latało do tej pory. No bo został uruchomiony. Panie redaktorze, został uruchomiony. Pan go nie uruchomił. No, w sensie, ja go uruchomiłem. Znaczy, w sensie przepisów tak. Ja natomiast pierwsza linia poleciała już za kadencji Jarosława Witkowskiego. No ale za którą zapłaciliśmy wszyscy i płacimy olbrzymie pieniądze, co myślę, że w najbliższych tygodniach albo miesiącach będzie. Znaczy, to możemy dojść do wniosku, to możemy dojść do wniosku, idąc tym tokiem, tym powiem pan posłuchaj, że najlepiej jakby nic nie latało, to wtedy kosztów nie ponosimy. Nie, absolutnie. Ja uważam, że w Polsce, patrząc na analizę ruchu i patrząc na to, co Modlin choćby dzisiaj uzyskał, bo Modlin tak samo traci swoją krótko, 3 lotniska według pana mają szansę, czyli CPK, tak, Radom i tak, Modlin. Oczywiście, i że tak, bo to pokazuje jednoznacznie ewentualnie wzrost wojskowy, czy też low costy, czy też tylko i wyłącznie ale pamiętajmy, że my wszyscy dokładamy do Modlina. Bardzo proszę, ja tylko jasne, powiem, że oczywiście, te perspektywy do 35 roku życia to PiS bardzo lubi używać, że coś będzie w 35. Ale tu nie chce pan do
Polska w rodzaju. Ja tylko bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że gdybyśmy się rozejrzeli tak w naszym bliskim sąsiedztwie, to z Bratysławy do Wiednia powstaje linia szybkiej kolei pneumatycznej, będzie się jechało pół godziny. Z Bratysławy do Wiednia. I to jest technologia, która prawdopodobnie będzie wypierać lotnictwo, które jest dosyć uciążliwe. No i oczywiście PiS z Platformą to taki deal teraz zawarli w Radomiu, że PiS pomoże, żeby polskie porty lotnicze przejęły ten ciężar, który wszystkim tutaj ciąży, i obydwa ugrupowania jakoś wyjdą z tego obronną ręką, no bo muszą na razie skądś brać pieniądze na lotnisko, które nie działało i nie działa. Mhm. Ale to jest, pan nie jest, jest pan za dzisiaj, jak usłyszał pan o inwestorze, czy jednak to znaczy, nie rozbudowuje? To znaczy, ja nie wierzę w to, że to się zakończy takim finałem, jak jest obiecywany. To co to jest, gra polityczna? To jest tylko i wyłącznie gra polityczna, mało tego jeszcze obiecanki, że będziemy uruchamiać jakieś cargo i będą latać samoloty w nocy, bo one nie mogą latać w Warszawie, to są żarty z obywateli po prostu. To jest niepoważne traktowanie naszych mieszkańców. Leszek Kruszczyk. Dwa kilometry pasa startowego to okno na świat. Dwa kilometry drogi nie stanowi żadnego rezultatu. Gdyby to chodziło tylko, panie pośle, o dwa kilometry, myślę, że nawet byśmy się tym spotkali w tym temacie. Zacznę od początku. Szanowni państwo, kiedyś była taka analiza robiona dla Mazowsza, lotnisk, które mają szansę. I tam powstała koncepcja budowy Modlina. Raz, że samorząd ma 1/4 tylko udziału w tym, czyli ma udziałowców. Dwa, były te przesłanki i Modlin, niestety, czy to nam się podoba, czy nie, był fenomenem, bo jeszcze nie było lotniska, a przewoźnicy już stali w przedpokoju. Proszę pamiętacie, ilu przewoźników tam było na początku? Czyli była taka potrzeba chwili. My za późno wystartowaliśmy. Choć wierzę, że jeżeli inwestycje przejmie MON, a przecież to jest w ich interesie, bo lotnisko jest wojskowe, wydłużyć pas, zrobić te stanowiska postojowe i mamy ofertę i wtedy już są przesłanki. Panie pośle Bajselbeka, który idąc do wyborów samorządowych, że to zrobicie, ustami Ewy Kopacz, Radosława Witkowskiego to mówiliście. Więc dzisiaj mówienie o tym, że coś ma zrobić PiS, o czym wy mówiliście, jest trochę niesmaczne. Jeżeli, panie, my honorowo się nie będziemy zachowywać w stosunku do waszych spraw, wy zachowujcie się w stosunku do swoich, my się zachowamy w stosunku do własnych. Do zobowiązań. Ja tylko chciałem wzmocnić ten głos pana posła Ruszczyka, bo ja jeżeli pamiętam... Jeżeli będziemy patrzyli perspektywą taką jak w Modlinie, że się wyda setki milionów złotych, a później się będzie tak mocno dotowało, to proszę mi wierzyć, każdy port, każdy w Polsce będzie portem, z którego będzie coś latało. Jeszcze raz przypomnę, 6 zł, a nie jeszcze raz. Ale to ja tylko bym się spytał. Chciałbym wzmocnić tę tezę, którą przedstawił pan poseł. Ja tę dyskusję na temat wyboru portu lotniczego drugiego po Okęciu na Mazowszu pamiętam doskonale. Pamiętajmy, bo to warto wspomnieć, PSL z PiS-em, egzotyczna dzisiaj wydaje koalicja, ale to właśnie te dwie partie zadecydowały finalnie. Rozważany był Modlin, rozważany był Sochaczew, rozważane było Nowe Miasto nad Pilicą, rozważany był Radom. I brane były różne czynniki pod uwagę. Nie tylko czynnik polityczny, bo ten ostatni. I wiele powodów zdecydowało o tym, że Modlin był najlepszy. Bardzo znamienne zdanie, że wy tutaj hit, to uwzględnienie będziecie mieli. Wielu z mieszkańców Radomia te słowa Adama Struzika tu zabolały. I jakby się dzisiaj okazuje, patrząc tylko z boku, że jakby fala tej takiej niechęci do Radomia ruszyło. A może za chwilę zapytajmy mieszkańców Radomia, czy są przygotowani na to, żeby dziesiątki samolotów dziennie lądowały nad ich głowami, nad ich blokami. Więc może referendum jest pomysłem. Być może jest pomysłem, więc obok tego patriotyzmu lokalnego musi być zdrowy rozsądek. I taki zdrowy rozsądek zwycięży wtedy, kiedy był wybrany Modlin, które jest lotnisko najmniej uciążliwe, o dobrych parametrach i wymagało najmniej zaangażowania środków. Tylko może takie pytanie bym zadał do kolegów z Platformy i z PiS-u, bo ja rozumiem, że panom zależy, żeby sprawę lotniska rozwiązać, żeby ono zaczęło działać. Ja dobrze to rozumiem? Chyba to jest oczywiste. To nie jest dla mnie. Tak. I teraz jest mowa o tym strategicznym inwestorze, na którego wpływ ma kto? No, rząd ma oczywiście. Czyli PiS, prawda?
Wy byście chętnie chcieli, żeby on zainwestował. Dobrze ja rozumiem, czy nie? Jak pan mówi do mnie, wy jako mieszkańcy... Jako nie, jako platforma, jako platforma. Więc dlaczego nie ma tej możliwości? Ja rozumiem, że lotnisko bardziej nadal kością niezgody i nadal będzie budziło emocje. No nie będzie możliwe porozumienie z tego powodu. Ale panie przez 3 lata. Panie pośle, prezydent Radomia dzisiaj milczy, bo zobowiązuje go do tego rozmowy z PPL-em. Tak mówi. I nie chciałby na ten temat się wypowiadać, ale pan sobie zdaje sprawę z tego, że te negocjacje trwają. Proszę wierzyć, że wiem, do czego jest zobowiązany prezydent miasta w rozmowie z PPL. Znaczy pan poseł Mordak mówi, że to gra polityczna, może tak to jest zostawmy, takiego nie króliczka. Tak będzie goniony ten króliczek do wyborów najpierw samorządowych, tak, a później do... To się i będą okaże, ja w takim razie mam nadzieję, że jednak wszystkie porty, czy dla każdego znajdzie się coś, na czym wszyscy skorzystamy i oby tak było. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mirosław Maliszewski, PSL, Andrzej Kosztowniak, PiS, Leszek Ruszczyk, Platforma Obywatelska i Robert Mordak, Kukiz 15. Dziękuję byli państwa i moimi gośćmi w programie Kontrast. My widzimy się w tym programie tradycyjnie za tydzień, jak w każdy wtorek. Do zobaczenia.